Proszę o zabranie głosu profesora Jerzego Gizę, historyka i sądeczanina. Szanowni Państwo, przywilejni duchowni, bracia podhalańcy, mój droga młodzieży. Musimy się cofnąć 91 lat i spróbować wspomnieć ten ważny w historii Nowego Sącza dzień, w którym pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich ofiarowany został sztandar. Honorowy obywatel Nowego Sącza Józef Piłsudski powiedział: żołnierz jest tą istotą, która musi żyć i umierać dla innych. Żołnierz żyje i walczy dla wszystkich. Jest coś, co duszę żołnierską podnosi, co czyni pięknejszym, co łączy wszystkich żołnierzy w jedno. To symbol i emblemat narodowy. Sztandar jest świętością, której należy strzec i nie dopuścić, aby wpadła w ręce wroga. Jest symbolem wierności ojczyzny, symbolem honoru i męstwa oraz tradycji wojennej i regionalnej oddziału. W II Rzeczypospolitej sztandar wojskowy, nazywany początkowo chorągwią, był emanacją wartości narodowych ujętych w symbolikę złożoną z barw biało-czerwonych i srebrną nicią haftowanego orła z koroną. Nim uregulowały to przepisy, oddziały Wojska Polskiego miały tymczasowe znaki z czasów spontanicznego tworzenia się struktur wojskowych w pierwszych latach niepodległości. Nie inaczej było z pierwszym pułkiem strzelców podhalańskich, który 17 listopada 1918 roku tu, na tym rynku, otrzymał od władz miasta Nowego Sącza chorągiew z czasów powstania styczniowego. Zmiany w przepisach wojskowych dotyczące sztandarów nastąpiły w drodze rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej w 1927 roku. Napisano wówczas: sztandar jest widomym znakiem uosabiającym państwo polskie. Jest symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swych żołnierzy. Najistotniejszym dla sztandaru pierwszego pułku strzelców podhalańskich aktem prawnym był zapis w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 31 pod pozycją nr 340. Oznajmiał, iż prezydent Rzeczypospolitej zatwierdził zarządzeniem z 4 października 1928 roku wzór chorągwi pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Na białej płachcie, będącej kwadratem o boku 1 metra, znajdował się krzyż kawalerski barwy czerwonej, po środku wieniec laurowy, a w nim napis: honor i ojczyzna. Między ramionami krzyża umieszczono herby miast, które sztandar fundowały: Limanowej, Nowego Sącza, Nowego Targu i Gorlic. Na ramionach krzyża nazwy miejsc związanych z największą chwałą wojenną pułku: Kijów, Brześć nad Bugiem, Białystok, Grodno. Płachta była przybita do drzewca przez 21 gwoździ, u góry tabliczka z numerem pułku, nad którą umieszczony był metalowy orzeł państwowy. Fundatorem sztandaru był Komitet Obywatelski, w którego składzie było 5 starostów: Nowosądecki, Nowotarski, Limanowski, Grybowski, Gorlicki, 8 prezydentów i burmistrzów miast: Nowego Sącza, Limanowej, Nowego Targu, Grybowa, Gorlic, Starego Sącza, Krynicy, Piwnicznej, a także wiceprezydent Nowego Sącza, sekretarz Rady Powiatowej w Grybowie, radca prawny nowosądeckiego magistratu i przedstawiciele sądeckiego ziemiaństwa. Suma zebrana wyniosła 33 905 zł i 72 grosze i znacznie przewyższała koszty dla sprawienia tego sztandaru. Uroczystość związana z jego wręczeniem była dwudniowa. Ówczesna prasa opisywała wydarzenia związane z przekazaniem sztandaru przez prezydenta Ignacego Moślickiego. 20 października 1928 roku
Całe miasto przybrało odświętną szatę. Od ranka ruch w mieście nadzwyczaj ożywiony. U wylotu ulicy Księdza Skargi wzniesiono bramę triumfalną, okoloną ciupagami góralskimi. W przeddzień uroczystości poświęcenia sztandaru odbyła się msza żałobna w kaplicy szkolnej za dusze poległych żołnierzy 1. pułku. Batalion pod dowództwem kapitana Stanisława Gablika. Podszedł chorągwiany pod dowództwem podporucznika Władysława Ulmana. Pierwsza kompania szkoły podoficerskiej pod bronią i z orkiestrą przed kościołem. Chorągiew przed ołtarzem okryta kirem i katafalk otoczony wartą honorową. Tegoż dnia odbyła się też nadzwyczajna sesja Rady Miasta Nowego Sącza, a o godzinie 19:30 na rynku uroczysty apel poległych. Pluton pionierów z pochodniami, orkiestra, poczet chorągwiany, trębacz werbliści, dowódca całości major Antoni Starak. Chór Echo odśpiewał pieśni pod tytułem Modlitwa przed bitwą i Śpi kolego w ciemnym grobie. Dowódca pułku, pułkownik Witold Warta, wygłosił mowę. Następnego dnia, 21 października, opisała prasa tymi słowy. Nader podniosłą uroczystość obchodziła stolica Podhala Nowy Sącz. Oto bowiem stacjonowany tam pułk, którego zasługi bojowe stanowią jedną z najpiękniejszych kart w historii naszych wojen, obchodził swe święto połączone z wręczeniem sztandaru. Zaszczycił uroczystość swą obecny prezydent Ignacy Mościcki, który przybył w towarzystwie wojewody krakowskiego Ludwika Darowskiego. Nadto przybyli w imieniu marszałka Polski generał Gustaw Orlicz-Drescher, generał Stanisław Wróblewski, trzech biskupów, biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gal, ksiądz biskup Piotr Niezgoda, ksiądz biskup Edward Komar i wicewojewoda krakowski Kazimierz Duch, a także starostowie i burmistrzowie wszystkich miast i miasteczek Okręgu Sądeckiego. W Nowym Sączu zgromadziła się Rada Miejska z prezydentem Szichrawą na czele, duchowieństwo katolickie, protestanckie, reprezentanci gminy izraelickiej, posłowie ziemi sądeckiej, reprezentacji ziemiaństwa, delegacje urzędów, władz i stowarzyszeń. Nieprzejrzane tłumy publiczności wyległy na ulicę. O godzinie 9:00 cały pułk wraz z orkiestrą i pocztem chorągwianym zebrał się w rynku celem złożenia raportu generałowi Wacławowi Przeździeckiemu, dowódcy 21. Dywizji Piechoty Górskiej i dowódcy Okręgu Korpusu nr 5 generałowi Stanisławowi Wróblewskiemu. Całością dowodził podpułkownik Zygmunt Krudowski. O godzinie 11:00 przybył prezydent Mościcki. Odebrał raport od dowódcy kompanii honorowej, dokonał przeglądu oddziałów i wysłuchał przemówienia prezydenta miasta. Odprawiona została msza święta polowa, po której poczet chorągwiany pod dowództwem podporucznika Władysława Ulmana odprowadził starą chorągwiek 1. pułku do ratusza, gdzie została zdeponowana przed przekazaniem jej do Muzeum Wojska Polskiego. Nastąpił akt poświęcenia sztandaru, złożonego na stole ustawionym na podium między ołtarzem a pułkiem. Oficerowie, dobywszy szabli, stanęli wokół podium. Chorąży Michał Jaśnicki, przyklękając, trzymał sztandar do aktu poświęcenia, którego dokonał biskup polowy Wojska Polskiego w asyście kapelana 1. pułku strzelców podhalańskich. Oficerowie schowali szable, a sztandar został złożony na stole. Nastąpił akt wbijania gwoździ. Pierwszy z napisem "Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego" wbił biskup polowy, potem prezydent Ignacy Mościcki w zastępstwie marszałka Piłsudskiego generał Gustaw Orlicz-Drescher, a następnie oficerowie według protokołu. Padła komenda. Delegacja 1. pułku strzelców podhalańskich wystąp. Gwoździe wbijali major Piotr Frankowski, kapitan Kazimierz Kuczała, porucznik Eugeniusz Zięba, podporucznik Tadeusz Wrześniowski, chorąży Fabian Adamkiewicz, starszy sierżant Adolf Stefek,
sierżant Józef Kącki, plutonowy Tomasz Polański, kapral Józef Leśniak. Prezydent wręczył sztandar dowódcy pułku. Ten złożył na ślubowanie, a następnie wezwał pułk do złożenia przysięgi, którą odebrał kapelan pierwszego pułku ksiądz Jakub Stec. Następnie prezydent Mościcki odebrał defiladę pierwszego pułku, batalionu Strzelca i innych. Szczególny zachwyt wywołał oddział przysposobienia wojskowego z Nowego Targu. Ubrany w stroje góralskie i kompania wysokogórska z Zakopanego w kapeluszach góralskich i pelerynach. Następnie w salach kasyna oficerskiego wydano uroczysty obiad. Po nim prezydent Rzeczypospolitej otrzymał pamiątkę od korpusu podoficerskiego. Była to artystycznie rzeźbiona ciupaga, którą prezydent Rzeczypospolitej nazwał najmilszą niespodzianką. Tegoż dnia o godzinie 17 w sali kina Wiedza odbyło się przedstawienie pod tytułem Miłostki góralskie odegrane przez Teatr Żołnierski pierwszego pułku. O godzinie 19 odbyło się w salach ratusza przyjęcie, w którym wziął udział pan prezydent. O 21.15 nastąpiło pożegnanie prezydenta przed starostwem przez poczet sztandarowy, orkiestrę i kompanię honorową pod dowództwem majora Antoniego Staraka. Po czym prezydent Mościcki odjechał żegnany owacyjnie przez tłumy publiczności, które zalegały ulice miasta. Przez cały czas trwania pobytu prezydenta Rzeczypospolitej w Nowym Sączu oddelegowanym oficerem ordynansowym był porucznik Antoni Rawicz-Szczerbo z pomocą sierżanta Antoniego Uczkiewicza i sierżanta Ksawerego Zawrzykraja. Po tym historycznym wydarzeniu poczet sztandarowy pierwszego pułku Strzelców Podhalańskich uczestniczył w wielu uroczystościach żałobnych w hołdzie zasłużonym osobom. Między innymi w pogrzebach Władysława Orkana w 1930 roku w Krakowie przy udziale tysięcznych rzesz publiczności i z daleka wyróżniającej się delegacji ziemi podhalańskiej i sądeckiej, co przyjechała pożegnać się ze swoim gazdą najdroższym i rok później w Zakopanem, żegnając podhalańskiego króla ducha. Poczet sztandarowy pułku szedł na czele największego pogrzebu w dziejach Nowego Sącza i uczestniczył w największym pogrzebie w historii Polski. Pierwsza okoliczność 19 czerwca 1934 roku w Nowym Sączu podczas pogrzebu ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Druga po śmierci Józefa Piłsudskiego. 17 maja 1935 roku poczet sztandarowy pułku wziął udział w warszawskiej części pogrzebu Józefa Piłsudskiego i w defiladzie przed jego trumną na Polach Mokotowskich, a także dzień później w Krakowie. W trakcie pogrzebu asystent przy trumnie marszałka pełnił cały czas były dowódca pierwszego pułku Strzelców Podhalańskich, pułkownik Witold Warta. Występował w mundurze podhalańskim z odznaką pułku na piersi. Sztandar pierwszego pułku prezentował się po raz ostatni 14 sierpnia 1939 roku podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Nowym Sączu u tablic żołnierzy pułku poległych w latach 1918-1920. Ostatnim akordem II Rzeczypospolitej była kampania wojenna 1939 roku, w której walczył pierwszy pułk. Do 10 września jego sztandar znajdował się przy dowódcy pułku pod osobistą opieką jego kierowcy, sierżanta Andrzeja Leśniaka, a następnie przy 3 batalionie dowodzonym przez majora Mariana Serafiniuka. W trakcie ciężkich bojów, a w konsekwencji wobec zagrożenia dostania się sztandaru w niemieckie ręce, 14 września 1939 roku na rozkaz dowódcy batalionu został sformowany poczet sztandarowy pod dowództwem podporucznika Andrzeja Giełczyńskiego, który miał dostarczyć sztandar z Dziewieńczyc koło Przemyśla do ośrodka zapasowego 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Brzeżanach. Jak mówi dokument, porucznik Giełczyński otrzymał eskortę jako też najlepsze konie i lekki wózek.
Potwierdzają to słowa protokołu spisanego w niewoli niemieckiej przez oficerów pierwszego pułku. Podporucznik Andrzej Giełczyński dotarł do Brzeżan. Stało się to niestety już po opuszczeniu miasta przez oddziały ośrodka zapasowego. Gdyby wypadki potoczyły się inaczej, sztandar być może by ocalał i znalazł się na Węgrzech, gdzie wycofały się resztki oddziałów podhalańskich po wkroczeniu na wschodnie tereny Rzeczypospolitej wojsk sowieckich. W konsekwencji podporucznik Andrzej Giełczyński przekazał sztandar na przechowanie do kościoła farnego w Brzeżanach. Prawdopodobnie uczynił to 16 września 1939 roku, a sam zaginął na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Opiekę nad sztandarem przejął brzeżański proboszcz, ksiądz kanonik Adam Łańcucki, który szczęśliwie przechował go w czasie wojny i w specjalnej skrzyni ze sprzętami liturgicznymi, transportem repartiantów z Brzeżan, dowiózł 11 października 1945 roku do Chojnowa w powiecie legnickim. Tam został ukryty w kościele parafialnym pod ołtarzem. Po raz ostatni sztandar pierwszego pułku zaprezentował się w Chojnowie 20 czerwca 1946 roku, kiedy to w święto Bożego Ciała ksiądz Łańcucki zorganizował procesję. Niesiono, przywieziono z Brzeżan sztandary, w tym także sztandar pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Wkrótce ksiądz Łańcucki został aresztowany, torturowany i więziony. Parafianie, chcąc go ratować, dokonali zbiórki pieniędzy, skorumpowali funkcjonariuszy UB i został warunkowo zwolniony. Ostatecznie i tak skazany na 3 lata więzienia. Po uwolnieniu nadal był prześladowany przez UB. Jak podają źródła, w 1954 roku za namową działaczy z parafii w Chojnowie zniszczono wszystkie sztandary pochodzące z Brzeżan. Należy wnosić, że wśród tych spalonych był również sztandar pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Na zakończenie przywołam słowa dowódcy pułku, który w 1928 roku na tym rynku sztandar przejmował. Pułkownik Witold Warta powiedział wówczas między innymi: naród i żołnierz to jedno. Żołnierz pochodzi z narodu i jest jego dumą. Dziś, kiedy święcicie najcudowniejszy dzień w historii pułku, sami widzicie, że serca narodu są z wami, bo naród swoją armię kocha. Jesteście twardą pięścią narodu, zwróconą przeciw tym, którzy chcieliby tykać naszych granicznych kopców. Przed wami i nad wami płynie sława waszych poległych kolegów. W orle strojni pióra, orłami być macie. Mundur i czapka, które nosicie, to duma wasza i chwała najwyższa. Cnotą żołnierską, karnością i przywiązaniem do ziemi ojczystej ten zaszczyt wysługiwać sobie musicie. Nie śmie mieć do was dostępu żaden jad, który by chciał rozsadzić naród i wojsko. I twardzi być macie jak tatrzańskie skały. Składacie przysięgę na sztandar i sztandarowi temu wierni być macie. Pójdziecie pod tym sztandarem, oby tylko w zwycięstwie. Bądźcie żołnierzami godnymi swych poprzedników. Z wami i pod tym sztandarem przez całe życie, a na zawołanie ojczyzny aż do śmierci rycerskiej. Ja jako wasz dowódca i wy ze mną. Żołnierzom pierwszego pułku strzelców podhalańskich cześć. Chwała poległym i ich mogiłom w szczerym polu. Cześć wam, żołnierze, i ojczyźnie, która was wydała, cześć.